wyjściowe, żeby posłuchać, jak one brzmią. Dziękuję uprzejmie, no, tym bardziej żałuję, że nie mogę tych wszystkich narzędzi obronnych skarować, bo to super. Ale no, imponujące są. Mogę kilka pokazać tak z bliska. Bo no, nie bywa. Wspaniale. Przeczytam kilka wierszy w tej książce, która się ukaże, mam nadzieję, w przyszłym roku, a kiedy to nie pamiętam. Kiedy? Na absolutnie pustym lotnisku, blisku i w marcu na początku drogi, jak to już lecieli wszyscy, co lecieć mieli, szumią ruchome schody, po których nie wchodzi już nikt ani nie schodzi. Nikt nie wyłania się też z podziemi, żadna ludzka głowa, czerwcy mechanizm i siatka z krzykami napojeni eksperymenta opada. Bo mogę wreszcie wejść na drugą stronę, bo nikt się nie opiera, nie siada, nie zamrabia, nie mówi. Jakby tu jakieś święto się skończyło, wydarzenie nieodwołalnie przeszło w twarze, było. I nie wiem, czy mi się to spóźniło, czy przyśniło. Odeszli wszyscy, co jeszcze siedzieli chwilę temu. Mówili, pili, czekali. Tak mi się chciało, a już ich nie ma tutaj. Nie ma tam, nie ma w pracy. Czemu tak bardzo się krzyczami dziewczyna? Jak brawa jakiś po pomorzenie, to się wypina tyłkiem na rodzinę, ziemię, tłucze, szpadle, wali drogie w płytę, by się wsunęła w swoje miejsce i krząta się, władzuje czymś znaki. Jak salony z katastrofy albo duch już jakiś, starą się zysk, jakąś jej uwagę. Nawet coś zamówić, musi tutaj podejść. Lecz zamiast tego stają, ruszam swoją drogą. Wiersz drugi uzasadnienia, róża przesunie. Właśnie na studnie strasznie się rozpycha, i nic nie widać prawie co pod stołem. Kołokrąg, bęben, bilben, bębowy chłon po obu stronach, teraz pochylone, przewinkłe, kanowienie. Żywe i martwe drewno. Mam nadzieję, że krzyknę ją mówi, ale się zastrzega. Zatem. Teraz mieścią. Teraz nie? Się. Tak, prawda, nie chcę mu się, bo wszystko płynie i żyje i komary zmieniają koszmar, tak wyjście z domu. Przepływa wnikłość wszelki, tam być musi. Nie chcę mu się też dlatego, że stare lubię. Czuję, jak opuszcza do początku siła, bo patrzy, współczuć lub złożeczyć. Ale się nauczy zbierać swoją rezygnację i słowa. Mówi trochę lepiej, mówić trochę lepiej umie, niż coś zrobić. Ślepa siła, nawet jak zetkniesz, wróci mocny, dzika, tęka. Jakby zazdrościł, wie przecież, już to zna, już to przedmiotów, już się zmierza. Wiesz pod tytułem czymkolwiek. Oto jesteśmy prysami w pałacu w Syrii, właśnie z białym spanią, dosłownie prawie biegiem. Goniły nas męskie śpiewy i dwa, jak z plaży. Tam więcej śpiewu dzieci, gdy się zamknie oczy, więcej innej prawdy. Albo sprzed zabawy, gdy młodzi zlewają rwący potok, którym wpadnie do spokojnej wokół do swojego wieczoru, na po kamieniach po południowych godzin. Wyobraź sobie, niedziela jakoś około 17 czerwca bija się w lipie jak i nie wiem, jak to wszystko, kiedy długi szum i trochę ekstremum wygląda, jak właśnie deszcz tego kraju, stoją piękną twarzą, no, pani nie wiem. Gdzie wybierasz się w towarzystwie tam i parzy z tym przed wieczem? Przecież mnie chyba nie zostawi, nie zapytiesz, czy wcześniej umieszczając gdzieś, gdzie nie wiem. Ja w każdym razie pod tym pomocy. Zatem swoich tych testów, a ja gapię się na ciebie patrzącą. Dama za chwilę z miejsca wyjedzie, zostaje woli, to, które miała.
o zbratku dróg będą wspomnieni, nawet nie echo. Nasze życie tu wiedzie, gdzie indziej, już trochę wszystko jedno, byle być lub pod naszymi głosów wzroku. Jak teraz, kiedy mogę podejść i ci to tak powiedzieć szczerze, tu trochę tu pasujesz, to w sumie wolony się uchwali w lecie, a jeszcze więcej pasujesz do nas, czymkolwiek lub bez tego wolę. I ostatni, kiedy mogę masz tego toniku, więc wtedy odmów. Najpierw się, potem mądrze, nie wiem czemu dzisiaj. Pierwszy zmierz pogodowy, potem młode sosny przychodziły do mnie, jakby święty wiosny miało się zacząć teraz, i widziałem ziemię na tym zdali, że stojąc na tym szlaku, już było trochę dalej. Jakby coś się stało, jak wszystko to było za mną, to jest wysoko, która stało górą, w którym cieniu leżała kałaryszka. Coś się im zamykało, złota w drugą stronę, tak jakby święto było dotknięte. Słyszałem pomnikami, jakby budziowe, jakby miał wróć zaszczącego w tego przekwieniu światła, co mi połączy. Łapczywie, za krokiem, powtarzałem się za nami, bo maj, bo studnia w słońcu, wiatr kontrastna w górach, strali paszczu, zmierzchu, osób zbijających pieczęć, tam, tam, gdzie nie mogłem wiedzieć, zawracały tak, bo była szczelnie, jak kochanka, pokrywa kotem z kotem ciała, wojna większa biedna. Potem, już kiedy dokładnie, zaszło to uznanie, jak ten dzwon drogi w porcie, to było już nic. Nie wiem, czemu wobec mnie to wszystko się działo, co miało z tym zrobić. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo. To poprosimy pana Krzysztofa, może tutaj ja na krzesełku. Pozwolę sobie przydać tylko dwa wiersze. Jeden z Polski, a drugi z Włoch. Z Ostrowi Mazowieckiej. Warszawski kombo taneczne na festynie, a festem, że palce lizać. Patrzę, ktoś patrzy przeze mnie. Dziewczynka jak kogucik na wietrze, taka krucha, delikatnie odmienna. Za chwilę z babcią w szczęściu tanecznym. Warkocz par, jakby ciał nieraz niebłoskło. Obraz Polski odwieczny i patrzę. Tu, teraz, zawsze. Z katedry. Nagle powrót do Signorillego. Za sprawą wiersza polkowskiego z Orwietą, którego wszystko, co angielskie bądź diabelskie, podniebne lub całkiem z orbity piekła, na wyciągnięcie głowy, ręki, oka i nie wiadomo, co bardziej pociąga. Glob ciał wydawanych demonom, furia walki godna największej batalii, precyzja męki w lustrze ciemnej transcendencji, czy wynurzanie się z ziemi tych nielicznych. Z martwych stałej już ciała kolumny. Obok wysmakowanej grupy szkieletów uśmiechających się od ucha do ucha. Antychryst też wart jest czułej uwagi. Coraz bliższe zdaje się być jego królestwo. Il Duomo Orvieto, raz tylko taki obraz. Dziękujemy bardzo. W takim razie zapraszamy do tej części nieoficjalnej i zachęcamy też do zadawania pytań w kuluarach naszym laureatom, gościom. Dziękujemy serdecznie. I dla Państwa także.